Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj miał być film w roli głównej z kliówką, ale niestety po ostatnich jazdkach Clio no, nie dotrwało do końca, ponieważ stała się bardzo smutna rzecz, gdyż w kliówce rozdupcyły się przewody hamulcowe. Tutaj proszę bardzo, jest cała instalacja, wyciekł cały płyn, działa już tylko teraz jedynie ręczny, nawet drzwi nie można otworzyć po tym jak ostatnio tutaj ją wyciągaliśmy za dach. Jak ją wyciągaliśmy, to cały dach trzeszczał, także no kliówka leci teraz w tym tygodniu na złom. Myślałem jeszcze nad tym, żeby oddać ten samochód do motokotów, ale jest to zbyt niebezpieczny samochód, nawet dla nich. Żadne drzwi się nie otwierają, ani te tutaj, ani te z przodu, więc można wchodzić tylko i wyłącznie w taki oto sposób. Dlatego posłuchajmy jej po raz ostatni. I lecimy na rower. No, no, szybciej, 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 szybciej. Co ty zrobiłeś? Ty tak jakoś tak zdrętwiałeś, jak już wjechałeś kołem i tak nie wiedziałeś co zrobić. Ty się boisz, że przywalisz zębatką. Ale za wolno jedziesz, czy się trawa zatrzymuje? Jezu, jakie to skomplikowane. O! Ty, jaki kozacki Melex. Jak to się prezentuje tutaj od strony kierowcy? No tutaj to nie jest skomplikowane. Jedna kanapa, kierownica, hydrołapa, gaz, hamulec i tyle. Weź tam nie zaglądaj, bo to nie twoje. To pana fura? A, szkoda, byśmy się chcieli ścignąć. Like how do we get to this point where we losing our love and the dumb shit, a virus, like where this shit come from? This shit feels so cold and it feel like the tundra. I gotta keep working and hustle and come up. Słucham? Jeżdżaliście panowie na dół, jeżdżałem na ławce. Nie wiem czy pan zauważył. Zauważyłem. Ale bo zdążyłam stopy cofnąć. Ty to co? Teraz idziemy na jakieś te, na jakieś murki? Bo to chyba ja byłem, bo ja pani nawet nie widziałem. No i ale no zdążyłam schować stopy. Przepraszam tak, bardzo. Tak mi pan przejechał. Przepraszam. No to jest jednak chodnik. A przynajmniej chłopak miło się powoli. No tak, tak. Bo moją znajomą to na hulajnodze przewrócił chłopak. A to hulajnoga to wie pani. A ona leżała, a on pojechał dalej. Nie, no to przepraszam bardzo. Naprawdę proszę. Bo ja się zapatrzyłem. Ja sobie mam prawo siedzieć na ławce. No tak, tak, no. Przepraszamy, przepraszamy. Przedstawiam wam nowy pump track w Warszawie przed hangarem 646. Ej, tutaj będzie i pump track i skatepark. Tu będzie pump, a tam będzie skatepark na tym placu. Tam co jest ten żwir, zobacz. Wał Jedrzeszyński 646. A kiedy jest przewidywany koniec pracy? A, nie ma informacji, szkoda. Ale myślę, że zrobią to przed zimą chyba. Slow Concept Kraków. No to firma, która to robi. Ale powiem tak, banda jest duża i wydaje się spoko. Ja nie jestem jakimś tam super riderem na pump trackach, ale mi się podoba. Ja na razie tutaj widzę potencjał w tym spocie. No kurna! Gdzie mi z tym rowerem? Kasper! Gratuluję! Ale wpekują te krzaki! Dawaj powtórkę zrobimy. Nie ma tak łatwo. No co ty? Ja pierdzielę. Nie. Walczek, no to był jakoś.
No bo on tak wolno jakoś jedzie, jak XC. On tu myśli, że nie wiem, tu podjedzie chyba na siedząco. Widziałeś to? Bardzo nie robią, Max. No, to było dobre. O, driftem. O. Ty, świeżaki tu rozdają, czy coś? To... Co za łeb? Dobra, chodź po jakieś dobre jedzonko. Co? Chodź po jakieś dobre jedzonko. Dobra, Kacper, chcesz coś do jedzenia? Co? Jakąś bułę byś chciał? Nie chcę. To jest hot dog z berlinką, to jest bardzo dobre. Coś za 5 zł jedynakowi trzeba kupić, musimy go zaskoczyć. A co, chce picie? Coś do picia i coś do przekąszenia. Mamy go zaskoczyć. Ej, kupmy mu zeszyt, bo na pewno się ucieszy. Ty, no ten taki będzie bardziej męski niż ten taki o fioletowo-różowy. To ten mu weźmy. Bardziej męski jest ten. Nie, no ten. Ten. Dobra, ten bierzemy. O, nie wiem czy wy, ale na przykład ja sobie kiedyś takie kupowałem i sobie takie też kładłem. U mnie takie w szkole były, złotówkę takie coś kosztowało, żeby kupić sobie jednego takiego żelka, a to kosztuje... Ile to kosztuje? 4 złote za tyle sztuk. Ale to jest sklepik szkolny, to jest taki biznes. No, i tak się robi zakupy. Mamy dla ciebie prezent, Max. Nie spodziewałeś się tego. Jestem aktualnie w drodze na Nekro, bo powoli już się robi ciemno, a chciałem sobie jeszcze dzisiaj troszeczkę pojeździć z chłopakami. Ale zatrzymałem się tutaj nie bez powodu, bo mam do was dwa bardzo ważne pytania. Jeśli idziecie na rowerze, na hulajce albo na desce, no to przeważnie jak tam się katuje nowe tryczki, no to zawsze coś tam się wydarzy, a to się złamie rękę, a to nogę, a to coś tam innego niefajnego się przytrafi. No i czasami również dochodzi na przykład na skateparkach najczęściej do kradzieży na przykład hulajek. Dlatego jeżeli byście chcieli na przykład sobie rower ubezpieczyć, czy też motocykl albo samochód, no to wiadomo, że ubezpieczenie to są dość duże koszta, dlatego w opisie macie link do porównywarki ubezpieczeń Punkta, która ma dojścia do dużej ilości ubezpieczalni. Wejdźcie z ciekawości, obliczcie ile kosztuje ubezpieczenie na przykład roweru, bo są to śmieszne pieniądze, a czasami na przykład może to się bardzo przydać, no bo jednak lepiej zapłacić parę groszy za ubezpieczenie, bo kupienie później nowego sprzętu za 12 koła albo nawet i więcej, no to słabo się kalkuluje. A jeszcze później staniecie ochrzan od rodziców i będą tylko same problemy. First off, you can't get one up on me. Mom's dropped me off, she ain't know I had my gun on me. You did the least, but still expect to get some type of glory. How you still trying to compete in the streets and damn near 40? Bitch, don't come for me like I sent for you. But ain't doing shit to them same niggas that clicked on you. I got problems with niggas who ain't got no morals related to the gods that can't open and close. Ale rower cały. Gorzej z tobą. Posiedź sobie. To może odejść z wybicia. Ale dobrze rower poszedł. A kurwa. Do przewidzenia to było. No to, ale nie myślałem, że aż tak. Ale tak brawo za odwagę. Serio. Ja nie wiedziałem co powiedzieć przez chwilę, bo się trochę wystraszyłem, że coś się stało. Metr 30. Tak jak widzicie, robimy teraz high jump contest. Aktualnie było 80 cm, teraz podwyższamy na 90. Stopniowo będziemy szli. Oj, aż na samą górę. Wyżej? Dobra, wyżej. Dobra, chłopaki jednak chcą metr, także lecimy z metrem. Metr 10, dawaj! Tu chodziło o wysokość, nie o czystość. Ja to nie biorę udziału w takich rzeczach, bo ja to latam nisko. Dirtowcy, tutaj zawodowcy z Nekro latają dużo, dużo wyżej. No, powiem tak, było już tutaj bliziutko. On to poleci wyżej jeszcze, ja wiem, ale to było tak, wiesz, tylko takie taktyczne zagranie, żeby zmylić przeciwnika. O kurwa, pierwszy zawodnik. Widzisz, Adam, to możesz lecieć, spokojnie, jak zahaczysz, to nic się stanie. Nie, jak tam zahaczy, to głowa. Dobra, zwiększamy o jeden stopień, czyli jakiś 1,50 m. A tutaj będzie
2 metry tu jest. Dawaj, 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 dawaj! Ale liczy się to, że przeskoczyłeś! Kobo! O! Na styk! Aj! I jeden wyżej! Dokładnie, tak o, 1,80 m. O! Myślałem, że będzie na mordę! Ale patrz, tutaj jest 2 metry, a tutaj jest dołek! To się nie liczy, nie można tak! No, pięknie! Ale już wyżej się nie da. Drugi patyk jedynie można położyć. O! Aj! Tylko przed nim dosnął.